Cześć, dzień dobry, witaj. Witam Cię bardzo serdecznie w mojej salonu kuchni. Dzisiaj kolejny odcineczek kulinarny. Tym razem pokażę Ci, jak zrobić hummus w 10 minut. Może nawet nie 10, szybciej. To co? Gotowy? Gotowa? Zaczynamy. Rozpoczynamy gotowanie, bo już tutaj mam ustawione na hummus. Mamy tarę, czyli ile mamy tam mieć? 240-300 gram białej ciecierzycy z puszki odsączonej z zalewy. Kochani, ja używam akurat ciecierzycy ze słoika. Jakoś tak lubię, pasuje mi ona, więc sobie odsączyłam już. I oczywiście już sobie patrzę. 240-300 tam było, tak? Więc ja sobie o 300 całą sobie tutaj daję tą ciecierzycę. Dalej 50 gram pasty tahini. Można tahini zrobić też samemu tutaj w termomiksie. Ja powiem szczerze, że jeszcze nie robiłam. Mam tutaj taką bardzo dobrą gotową, ale myślę, że sama też spróbuję i nagram Wam filmik, jak zrobić takie tahini. 50 gram, więc zobaczcie, dwie łyżki już dałam. Będzie około 4 łyżek, o ile się nie mylę. 3 i 4. Jest ok? Jest ok. Tak, bardzo dobrze. Tahini już mam. Co dalej, mój piękny termomiksie? 30 gram soku z cytryny. Więc sobie odmierzamy. 30 gram. 18, 29, 30. Ok, dalej. 40-50 gram oliwy z oliwek. Więc daję oliwę z oliwek. 40-50 gram. Dobrze. 47 wyszło. Bardzo dobrze. Może być, możemy też tak na oko dać 60-70 gram wody z ciecierzycy albo takiej normalnej wody. Ja sobie lubię dać z ciecierzycy. 60-70 gram. 60-70 gram. Ok, mamy to. Dalej pół łyżeczki soli, czyli bardzo szybciutko to się robi. Zobaczcie. Tylko co dalej, co dalej, co dalej i już mamy pół łyżeczki soli. I moi drodzy, tutaj w tym przepisie nie ma, ale ja jeszcze dodaję kumin, bo ja uważam, że no hummus bez kuminu to nie hummus, więc ja dodaję od siebie jeszcze taką solidną łyżeczkę, taką prawie łyżeczkę hummusu, znaczy nie hummusu, tylko kuminu i zobaczymy, co tam dalej mamy. I jeszcze też trochę pieprzu, bo uważam, że też tak powinno być. Tak, to już takie jest dodanie ode mnie. Jedna minuta, ustawić obrót pozycja 5, następnie stopniowo zwiększyć obroty do pozycji 10. Ale ja tutaj gdzieś mam. O. Czyli tak, ustawiamy 5 i przez jedną minutę aż do pozycji 10. Podawać z pokrojonymi w słupki warzywami, można z bułeczkami upieczonymi, z czym tylko chcecie. Zobaczcie, jak wygląda mój humusik. O, proszę bardzo. I przełożymy go teraz do miski. Jest go naprawdę dużo, także będę sobie później przekładać. Tak chciałam, żebyście zaczęli, jaką ma konsystencję. To co, kochani, ja tutaj dalej rozprawię się z hummusem. Życzę Wam smacznego. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu. Jeszcze można też czosnek dodać. Jak ktoś lubi, to w termomiksie się wszystko wymiesza razem. Także też zachęcam, żeby dodać czosnek. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. No i jeszcze jedno. Oczywiście, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj mój kanał i tam jest taki dzwoneczek. Wiesz, co robić.